Dobry wieczór, witam was kochani bardzo serdecznie tutaj w Pójszanach na plenerowej gali osobowości i sukcesy Lubelszczyzny. Ja jestem takim orędownikiem tego, żeby po tej pandemicznej zarazie, żebyśmy wracali do normalności, żebyśmy się budzili, żebyśmy zaczynali się kontaktować, żeby rzeczywiście te relacje międzyludzkie naprawdę się poszerzały, bo tylko to nam w tym życiu zostało, prawda? Sukces jest czymś, do czego powinniśmy dążyć cały czas. Jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany, nie jest nastawiony pozytywnie do tego, co chce osiągnąć, to z tym sukcesem będzie trudno. Dla mnie to jest to wielkie wyróżnienie. Zresztą branża, którą reprezentuję, mleko i przetwory mleczne, obok owoców, warzyw i przetworów mięsnych, stanowią istotną dietę każdego Polaka. Myślę, że w tym czasie pracowaliśmy ciężko, z dobrymi efektami, a teraz należy się zabawić. Myślę, że takie wydarzenia powodują, że nasza firma jest jeszcze bardziej rozpoznawalna i dzięki temu też możemy do szerszego grona odbiorców naszych dotrzeć, a to jest dla nas najważniejsze. Bardzo cieszymy się i dziękujemy naszym klientom za zaufanie, za to, że to wszystko smakuje i że mamy co dla was robić. Nagroda Sukces Lubelszczyzny dla Browaru Perła bardzo nas cieszy, ponieważ tak naprawdę pochodzi od tego najważniejszego, czyli od wysokiej noty, jaką za każdym razem kupując nasze produkty wystawiają w sklepach nasi konsumenci. Jest nagrodą, która dopinguje do dalszego rozwoju, motywuje do ciągłego pogłębiania wiedzy. Wow, nareszcie ktoś mnie zauważył, nie jestem odosobniony, nie jestem gdzieś w ukryciu, lockdown mnie wyciągnął na powierzchnię, chociaż od 24 lat nikt o mnie nie pamiętał, a jednak Mariusz o mnie wspomniał, zaprosił, wyróżnił. Mówię tak, czuję, nie zastanawiam się, na skok bok drugi raz nie da kręcić się. Pytam, jak będzie, już teraz tak będzie, tak jest, tak będzie. To jest wydarzenie dla firmy, okazja, żeby się pokazać, żeby poczęstować Państwa tutaj na tej imprezie naszymi serami. Taka nagroda zawsze jest inspiracją dla mnie i dla mojego zespołu. I myślę, że to też mnie motywuje i cały zespół naszej firmy, żeby stawiać sobie te cele level wyżej. To wyróżnienie jest dla mnie przede wszystkim dużym zaskoczeniem. Nie odbieram tego wyróżnienia jako dla mnie, ale dla spółki, dla tego, czego dokonaliśmy przez wiele lat. Miło jest, kiedy ktoś z zewnątrz docenia to, co robimy. Jest to olbrzymi sukces w tych trudnych czasach, kiedy tak naprawdę przez te ostatnie półtora roku byliśmy jak gdyby zmuszeni do pracy z pacjentami z COVID-19. W trudnych warunkach, z dużą odpowiedzialnością i zdawaliśmy sobie sprawę z tym, że jest to pewien rodzaj wojny, którą trzeba wygrać. Tu nie może być żadnej porażki. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, więc tym bardziej Lubelszczyzna pełna wspaniałej przyrody, jak i wspaniałych produktów, na przykład no, co tu dużo mówić, alkoholowych również, jest mi bardzo bliska. Życie piękniejsze jest, gdy jesteś optymistą. Zabiegamy, uwaga, 600 zł po raz pierwszy.